Dzień dobry, witam Was w kolejnym filmie. Dzisiaj przychodzę do Was z Q&A świątecznym. Jakiś czas temu prosiłam Was, żebyście mi zadawali pytania zarówno na YouTubie, jak i na Instagramie. Pytania dotyczące świąt, świątecznych pytań. Nie każdy zrozumiał to słowo świąteczne pytania, więc no niestety, ale nie na wszystkie pytania odpowiem, bo dużo się pojawiało pytań takich prywatnych, w ogóle nie związanych ze świętami, a to nie o to chodzi. Ale znalazłam kilka naprawdę fajnych pytań. Nawet niektórzy tutaj zadawali po kilka pytań, więc jestem bardzo wdzięczna. No i zaczynamy, odpowiadam na wszystkie po kolei. Natalio, z kim planujesz spędzić Wigilię i jaki najdroższy podarunek dostałam w swoim życiu? Jeśli chodzi o moją Wigilię, to my co roku jeździmy do babci, gdzie się zjeżdża cała rodzina od strony taty, ale później znowu jedziemy też do drugiej babci, od strony mamy. Więc generalnie mamy tak jakby dwie Wigilie, oczywiście nie jemy tych dwóch Wigil, bo nie wiem, kto by zmieścił tyle, ale generalnie ten dzień 24 grudnia spotykamy się w sumie z większością rodziny, no bo nie zawsze się, w sensie później jak pojedziemy do tej drugiej babci, to nie zawsze już spotkamy wszystkich, no bo oni też jadą do tych drugich swoich rodzin, że tak powiem. Trochę zagmatwana, ale mam nadzieję, że wiecie, o co mi chodzi. Dalej, jaki najdroższy podarunek dostałam w swoim życiu? Jeśli chodzi o takie podarunki pod choinkę, to szczerze mówiąc nie pamiętam i nie jestem w stanie odpowiedzieć na to pytanie. No a jeśli chodzi o taki ogólny podarunek w swoim życiu, no to chyba mieszkanie, no. Nic droższego nie dostałam. Mnie ciekawe, czy spędzasz święta tylko z rodziną, czy znajdujesz też wtedy czas na spotkanie z koleżanką, przyjaciółką? Szczerze mówiąc, w ten dzień Wigilii, pierwszego dnia świąt i drugiego dnia świąt, ciężko mi jest znaleźć czas na kogoś spoza rodziny, no bo wtedy spotykamy się głównie z rodziną, ale no, czasami wieczorami zdarzało się, że rzeczywiście z kimś się spotykałam, natomiast ten okres świąteczny, jak jestem tam w domu, no to wiadomo, spotykam się z przyjaciółkami, które są właśnie tam, więc generalnie może nie stricte w święta, ale po świętach, przed świętami, to jak najbardziej. Czy dajecie sobie prezenty gwiazdkowe z przyjaciółmi? Tak. Nie, bo zastanawiam się w ogóle, od kiedy tak było, ale pamiętam jeszcze na uczelni sobie robiłyśmy z dziewczynami takie jakby losowanie. Nie wiem, czy to było na Mikołajki, czy już na święta. W każdym razie tak, od jakiegoś czasu już jest tak, że robimy sobie jakieś tam prezenty. Czy masz jakiś ulubiony film świąteczny, zimowy? Raczej nie. Bardzo lubię tą serię Listów do M, jeśli chodzi o polskie filmy. Jeśli chodzi o zagraniczne filmy, to nie oglądam za bardzo świątecznych filmów, bo dla mnie one wszystkie są na jedno kopyto, wszystko jest takie, wiecie, magiczne, świąteczne i tak dalej. No więc jeżeli miałabym tutaj postawić na jakiś film, to chyba byłby to no, Listy do M. Choinka prawdziwa czy sztuczna? Zdecydowanie prawdziwa. Od kilku lat właśnie mamy prawdziwą choinkę i zdecydowanie jest lepsza, pachnie, jest nawet taka ładniejsza, mimo tego, że no nie zawsze jest idealna, wiadomo, jak to naturalne choinki. No i sam fakt tego jechania po choinkę to już tworzy jakiś taki świąteczny klimat, więc jak najbardziej prawdziwa. Czy chciałabyś spędzić święta gdzieś za granicą albo w tropikach, czy wolisz w Polsce? Jeśli miałabym spędzać święta za granicą, to musiałby być to kraj, w którym jest dużo śniegu, jest tak magicznie, świątecznie, jest to miasteczko jakieś takie zimowe typowo. Bo jeśli miałabym wybierać tropiki, a Polskę pomiędzy tymi dwoma wersjami, to zdecydowanie Polskę bym wybrała. Bo jakoś sobie nie wyobrażam świąt Bożego Narodzenia w takim upale. Ewentualnie mogłabym jechać po świętach Bożego Narodzenia, Sylwestra, to już tak, to już prędzej. Ale święta same, chyba nie. Czy jest w tym roku jakiś prezent, który chciałabyś bardzo dostać albo samej sobie sprawić? Raczej nie. Na szczęście wszystko mam to, czego potrzebuję i nie ma czegoś takiego, co bardzo bym chciała, a wiecie, jakoś tak, no nie wiem, dopiero w święta mogłam sobie sprawić ten prezent albo oczekiwać go od kogoś, żeby dostać, więc nie, raczej nie. Jakie masz podejście do Sylwestra? O Boże. Czy koniecznie musisz gdzieś wyjść, imprezować, czy czasem wolisz w domku go spędzić? Zareagowałam tak na Sylwestra, bo generalnie ja nie cierpię tej presji, tego parcia, że coś trzeba robić w Sylwestra. Serio. Dla mnie to jest dzień, który tak naprawdę nie różni się niczym, oprócz tego, że o północy ktoś tam strzela petardami i godzinę później idzie spać. Bo jeśli chcemy imprezować, to może być nawet czwartek, piątek, sobota, niedziela, co tydzień.
Wiadomo, że niektórzy obchodzą Sylwestra hucznie i tak dalej. Spoko, ja nie mam nic przeciwko, ale jeżeli ktoś się mnie pyta już w listopadzie, co ja będę robić w Sylwestra, jakie mam plany na Sylwestra, no to mnie szlak trafia. Serio. Nienawidzę tego parcia i tego takiej presji, że trzeba coś robić w Sylwestra. Nie, nie trzeba nic robić w Sylwestra. Więc ja generalnie nie miałabym problemu z tym, żeby wyjść gdzieś na imprezę, ale też nie mam problemu z tym, żeby zostać w domu. Po prostu, bo dla mnie Sylwestra to jest tylko Sylwestra. Dobrze, teraz czas na pytania z Instagrama, bo tutaj też zadawaliście mi pytanka. Gdzie spędzasz święta? Święta spędzam w domu rodzinnym. Masz już skompletowane prezenty świąteczne? Tak, na szczęście mam i powiem Wam, że to był mega dobry pomysł i Wam polecam na przyszły rok, bo teraz już za późno, żeby prezenty robić dużo, dużo wcześniej, nawet już na Black Friday. Ja sobie pokupowałam niektóre rzeczy i powiem Wam, że super. Przynajmniej teraz nie muszę nigdzie jeździć, też zamawiałam dużo w sumie przez internet, więc ominęły mnie te sklepy i tak dalej, więc no... Nawiązując do pytania, tak, już mam wszystko skompletowane i polecam Wam kompletować dużo, dużo wcześniej prezenty. Ulubiona potrawa świąteczna. Wszystkie. Naprawdę. Może jak byłam mniejsza, to miałam jakieś takie konkretne potrawy, które lubiłam. Natomiast teraz lubię wszystkie. Ale najbardziej ze świętami, chyba tam później jakaś... Było jakieś pytanie, jakie danie mi się kojarzy najbardziej ze świętami, to chyba karp. Bo my przez cały rok raczej nie robimy karpia i nie jemy go. A święta są takim czasem, kiedy tego karpia się je i to w dosyć dużych ilościach. Więc, ale nie jest on moją ulubioną potrawą, to nie tak, więc wszystko. Barszcz, grzybowa, grochowa jest dobra. Kluski z makiem, karp. Pierogi z kapustą, no wszystko. Ulubione świąteczne piosenki. I tak, otworzyłam sobie tutaj Spotify, żeby Wam troszkę powiedzieć o tych moich piosenkach, bo generalnie wszystkie świąteczne piosenki są fajne. Kto nie lubi świątecznych piosenek? Ale wiadomo, każdy ma jakieś ulubione i moja na pewno to jest Shake Up Christmas. To jest w ogóle bomba i to jest jedyna piosenka, która mi się nie nudzi z roku na rok i jest po prostu najlepsza. Najlepsza. Na pewno cała płyta Sia. Ona miała taką płytę Christmas, nie wiem jak się dokładnie nazywała, ale wszystkie piosenki z jej płyty, naprawdę wszystkie są fajne. Z polskich piosenek, no to Coraz bliżej święta w wersji Margaret, to na pewno. Co tu jeszcze mamy? No i takie świąteczne typu Z kopyta kuli grwie, Skaldowie, Pada śnieg, Edyty Górniak. Święta będą cały rok, Tap and Sand and Grace to śpiewało, Ding Dong, Kai, A kto wie czy za rogiem, to jest Margaret, akurat mam wersję z Margaret, Dzień jeden w roku, Czerwone gitary, naprawdę tych piosenek jest mnóstwo pięknych, takich właśnie świątecznych, więc nie jestem w stanie powiedzieć, która jest najlepsza. Czy chodzę na pasterkę? Byłam mała, podobno chodziłam. Teraz nie chodzę. Dla mnie to jest za późno o północy iść na pasterkę i jeszcze siedzieć i wdychać te opary wszystkich innych ludzi i w ogóle, więc nie chodzę. Wigilia duża w gronie całej rodziny czy tylko z rodzicami? No akurat u nas jest tak, że jest Wigilia w miarę duża, ale nie jest też jakaś super duża. No jest nas 8 osób. Tak, no bo my właśnie dzielimy się tak na dwie rodziny jakby, ale w drugi dzień świąt wszyscy przyjeżdżają do nas i z jednej i z drugiej strony, więc jest nas... 12, 13, 14, 15, 16, 17. No później jest około 17 osób, jakoś tak. Jakoś tak. Kiedy ubieracie choinkę w domu? W dzień Wigilii czy wcześniej? Raczej wcześniej staramy się ubierać choinkę, żeby jakoś już ten klimat trochę świąteczny był. Czy chciałabyś dostać pod choinkę zamiast prezentu rzeczowego jakąś bliską osobę? Nie, bo na szczęście wszystkie bliskie osoby mam wokół siebie, czy to właśnie w święta, czy poza świętami, więc generalnie nie potrzebuję czegoś takiego. O której zasiadasz do wieczerzy wigilijnej? Dawniej, no to wiadomo, jak to małe dziecko, ja też byłam, ja jestem w sumie, jeśli chodzi o dzieci, to najstarsza w rodzinie,
No i zawsze to też tak było, że o, jest gwiazdka, dobra, siadamy już, już wszyscy, prawda? Ale teraz jest to tak, że jak już wszyscy przyjadą, no to wtedy zasiadamy po prostu do tego stołu. Oglądasz Kevina, no jeżeli pójdzie, to obejrzę, ale nie tak, że wiecie, że muszę obejrzeć święta Kevina. Bez jakiej potrawy przy smaku nie obejdziesz się w święta? No właśnie chyba bez tego karpia, bo on charakteryzuje te święta. W sensie, no nie ma go w ciągu roku, więc chyba ten karp. Barszcz czy grzybowa? Barszcz, zdecydowanie barszcz. Co jest najważniejsze według ciebie w świętach? Szczerze mówiąc, no powinnam tutaj odpowiedzieć to, że jest to moment, kiedy spotykamy się z całą swoją rodziną, zjeżdżamy się i możemy wszyscy się spotkać i tak dalej. Ale ja mam takie szczęście, że tak naprawdę z moją rodziną widuję się bardzo często i tak naprawdę no nie potrzebuję jakby czegoś takiego, że wyczekuję na ten jeden moment w całym roku, żeby spotkać się z całą rodziną, bo bardzo często się z nimi spotykam. Oczywiście nie w całym gronie, to wiadomo, ale pojedynczo gdzieś tam zawsze się spotykamy. Więc dla mnie najważniejsze według ciebie w święta? Nie wiem, naprawdę nie wiem. Dla mnie święta to jest taki moment, kiedy owszem, spotykamy się wszyscy, ale to jest moment, kiedy się je, po prostu kiedy się je. I ktoś, kto właśnie też ma rodzinę na co dzień, to pewnie będzie mnie rozumiał, o co mi chodzi. Bo nic dla niego się nie zmieni w, jakby to powiedzieć, no Wigilia dla niego będzie tak samo wyglądać jak na przykład obiad, jeżeli Wigilię spędza w gronie tych osób, które ma na co dzień. No, mam nadzieję, że wiecie, o co mi chodzi. Czego nie lubię w świętach? Tych pytań niezręcznych od cioci i babci. To chyba każdy ma, chociaż u mnie to też nie jest właśnie tak, no bo my się spotykamy tak często i mniej więcej wiemy o sobie na bieżąco wszystko, no ale wiadomo, zawsze gdzieś tam przy stole się jakieś pytania pojawią, niestety. Wolisz lepić pierogi czy piec pierniczki? Piec pierniczki, zdecydowanie. Jaki jest twój sposób, żeby święta przeżyć w przyjaznej atmosferze? Czy u nas nigdy nie było problemu, że jakaś była nieprzyjazna atmosfera, więc nigdy nad tym nie myślałam nawet. A jaki jest sposób mój? Nie wiem, po prostu według mnie święta i tak są, mają taką w sobie magię, że wszyscy nagle są mili dla siebie i tak dalej, więc sprzyja to temu, żeby było przyjaźnie. Przyjaźnie? Dobrze to powiedziałam? Nie wiem. Kto u ciebie w domu ubiera choinkę? Ja. Jakie macie potrawy świąteczne na wigilijnym stole? No więc tak, mamy barszcz z uszkami, z grzybami. Później jest grochowa, grzybowa. Później mamy groch z kapustą i z ziemniakami. Mamy pierogi z kapustą i grzybami. Mamy kluski z makiem, mamy karpia. A u drugiej babci jest jeszcze kwaśnica, jest pstrąg, są knedle z chyba z suszonymi śliwkami, nie wiem, bo ja nigdy tego nie jem, ja nie lubię knedli generalnie i chyba tyle. Aha, jest taka grochówka, ale jest trochę inna grochowa ta zupa. No i z tego co pamiętam, to chyba tyle, chyba tak, no chyba tak. No i do tego jakiś kompot, wiadomo, też jest. Gwiazda czy czubek szpic na choinkę? Gwiazda, zdecydowanie gwiazda. Kto przynosi ci prezenty pod choinkę? Święty Mikołaj, a może Gwiazdor albo Dziesiątko? Nic z tych postaci. U nas jest aniołek. Nie wiem, czy u was też, czy nie, ale u nas jest aniołek. Jakie są tradycje świąteczne w twoim domu? Barszcz, rybna czy grzybowa? Barszcz i grzybowa. Nigdy nie robiliśmy rybnej zupy i nawet nie słyszałam, żeby była na Wigilii rybna zupa. No ale wiadomo, w każdym rejonie Polski na pewno są różne potrawy. Masz choinkę w Krakowie? Nie mam choinki w Krakowie, po prostu nie mam jej gdzie tutaj podziać. Po prostu nie mam miejsca. Wigilię spędzasz w rodzinnym domu, czy wyjeżdżasz gdzieś do rodziny? Wigilię, no tak jak mówiłam, spędzam u babci, więc wyjeżdżamy z domu. Jak idą przygotowania do świąt? Prezenty kupione? Tak, prezenty już kupione i przygotowania do świąt jeszcze w sumie będą przez ten weekend teraz, przedświąteczny jakby. Na jaki temat piszesz pracę magisterską? Świąteczne pytanie. O jakim prezencie zawsze marzyłaś, gdy byłaś młodsza? Nie wiem. Słuchajcie, to tak ciężkie pytanie, bo nie pamiętam takich rzeczy. O jakim prezencie marzyłam? Nie pamiętam.
Dobrze, moi drodzy, i tym akcentem niepamięciowym kończymy ten film. Mam nadzieję, że wam się film spodobał troszkę. Mam nadzieję, że poznaliście, jak to wygląda u mnie. No ale tak jak mówię, u mnie święta niczym innym się nie różnią od takich jakichś, nie wiem, urodzin na przykład kogoś, czy jakiegoś takiego większego spotkania rodzinnego, bo tak naprawdę my się na co dzień widzimy, więc to nie jest moment, kiedy spotykamy się wszyscy, jeden moment w roku, na szczęście. No oczywiście tutaj wchodzi też kwestia jedzenia, bo tego jedzenia jest na pewno dużo, dużo więcej, dużo, dużo więcej. Więc tak, ale mimo tego mam nadzieję, że wam się film podobał, że poznaliście trochę nasze tradycje. No nie wiem, czy tam coś poopowiadałam wam, czy też nie. Także widzimy się w kolejnym filmie, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał i do zobaczenia, buziaki, pa pa. Oh, it's time for Christmas. Oh, it's time.